Witam wszystkich. Więc tak, nazywam się Cezary Zajnicki, jak wiecie. Pracuję w szkole, w zespole szkół nr 14 w Gdyni i zajmuję się właśnie takim serwerkiem, który się nazywa SBS. Nazywam System Bezpieczeństwa Sieci Obsługi. Oczywiście jest to wszystko na zrobione właśnie na Zentianu. I opowiem, jak to wszystko wygląda. To jest akurat infrastruktura, jak wyglądają, że tak powiem, w tym momencie jak wygląda przekazywanie dzienniku, ponieważ do tego jest wykorzystywany nasz serwerek, czyli do przekazywania jakby informacji pomiędzy rodzicami a w tym momencie szkołą. E-dziennik jest zainstalowany właśnie na serwerze Zendial. Jest to projekt Omagu. Program, jaki daje się regularnie Unii Europejskiej. I on ma za zadanie, że tak powiem, dziennika elektronicznego. Na tej zasadzie, że rodzice mogą podglądać sobie oceny uczniów, widzicie, jak to wszystko wygląda online. Dzwoni Putin. Okej. I teraz tak. Wygląda to w ten sposób, że tak jak mamy tutaj, nie widać, tak, mamy serwerek w pewnej szkole, który łączy się, że tak powiem, do głównego tam serwera, który jest, że tak powiem, w Urzędzie Miasta, załóżmy. I każda szkoła, że tak powiem, przekazuje dalej do następnego serwera. Czym się różni Zential od innych dystrybucji, zaraz opowiem. Specyfikacja do tego, jak procesor, niezrozumiany Intela, Xeno, pamięć 12 giga, DDR, to jest twardy 1 terabajt, interfejs 1 gigabajt, tak? Jakiś tam napęd optyczny, żeby można było spódki zainstalować. Okej. Oprogramowanie, które w pełni jest użytkowane w tym momencie na Zentialu. To jest po prostu jakby taki mały biznes sekret, który mogę z tym korzystać. Czy w firmie, czy w szkole, czy gdzieś do zabezpieczenia, jakby takiej podstawowej sieci. I on ma podstawową funkcję, czyli firewall, VPN, FTP, poczta, kopia zapasowa, monitorowanie logi, użytkownicy grup są zrobieni na SAMie, już jest chyba nawet SAMa 4 i to całkiem się nie wychodzi. Idea jest zdarzenie. Instalacja czegoś takiego jest dość prosta. Możemy to robić albo ze sticka, albo w tym momencie możemy zrobić z płytki. I tak jak widzimy, wkładamy płytkę. Wkładamy, że tak powiem, gdzie to ma się zainstalować. I dochodzimy praktycznie po paru ekranach takich, które dawno przychodzą, dawno postaci, gdzie mamy już od razu bezpośrednio mamy oklonowane. Widzę, że nawet hasło defaultowe jest, tak? Podane. Także tak to wygląda. SBS, że tak powiem, jest maszyną, która już jest jakby defaultowo skonfigurowana, aczkolwiek to musimy przyłożyć wtedy starań, żeby po prostu skonfigurować sobie interfejsy sieciowe i po kolei je ustawić, tak? Możemy, że tak powiem, mieć kilka podsieci na nim. Okej. Okay. Teraz tak. To, co nam pokazuje, akurat tutaj w tym oknie SBS, to pokazuje nam, że tak powiem, usługi kolejne, które mam tutaj włączone, żeby je uruchomić ponownie, jeżeli nam się nie uruchomiły. Oczywiście monitor sieci, czyli to, co się dzieje po prostu na każdym z interfejsów. No i oczywiście dane dotyczące serwera, czyli jaki procesor, co tam się znajduje. Po lewej stronie mamy menu, z którego sobie korzystamy. To jest właśnie wyjście do pulpitu. Później mamy wyjście modułów, czyli możemy dogrywać moduły różne inne. I w zależności od jakby naszych potrzeb, tak, możemy sobie dobrać jakiś moduł, który po prostu jest nam niezbędny, czyli czy pocztę, czy serwer www. W zależności co byśmy chcieli na tym serwerku mieć.
Dalej mamy, że powiem, centrum certyfikacji oraz fajną, to jest dość fajna sprawa. I to jest tak, tutaj mamy akurat, tutaj mamy centrum modułów. Tak jak widzimy, tutaj mamy akurat CPS, sieć tam jakąś, mamy serwer WW. Słabo widać. Lepiej. O, jest, tak. Sieć Firewall, TCP. Kopię zapasową zdarzenia, ile jest logi i VPN na przykład, tak? Odnośnie to jest akurat konfiguracja ustawień. Możemy oczywiście, to jest konfiguracja ustawień kopii zapasowej. Ja robimy sobie też kopię zapasową na tym i wpisujemy sobie na przykład tam jakiś katalog, backup, tak? Podaję całą ścieżkę, to jest tylko backup podany, ale nie podaje się na przykład w którym katalogu tam ma być dokładnie zainstalowany. Serwer nam robi się tak, jak możemy sobie poustawiać, że na przykład dziennie, możemy robić tygodniowo, miesięcznie, prawda, co godzinę, jak nam chcemy, te kopie zapasowe. I on robi kopię nie wszystkiego, ale tylko wybranych na przykład komponentów, tak? Tutaj mamy te wybrane komponenty, czyli na przykład PIN, PIN-ASI, tak? I to wszystko to na po prostu jakby wrzucam do kopii. Okay. Przejdźmy dalej. To co pokazujesz, to jest ten czysty projekt, to jest taka mocna modyfikacja? Nie, to jest przerobione tylko tyle, że jest po prostu layout przerobiony na język polski, bo normalnie to jest cały po angielsku. Można by sobie ściągnąć ze strony z.pl. Serwerki występują w dwóch wersjach. Jedna to jest komercyjna, druga niekomercyjna. Tak naprawdę możemy było instalować na serwerze Windowsie, bo jest w wersji Windowsowej i w wersji dla Linuxa. Jest to odpowiedź, wychodząca naprzeciw, że tak powiem, serwerom Linuxowym, a i do zarządzania, że tak powiem, dla osób, które koniecznie muszą być administratorami, żeby się znać, powiedzmy, na pewnych rzeczach z potrzeba. I dlatego całe zarządzanie, jak widzicie, jest webowe. Tak? Wszystko to, co się dzieje, to tak naprawdę tutaj jest webowym zarządzaniem i konfiguracje praktycznie też. Nic nie zrobimy, że tutaj praktycznie z shell'a, tak? Możemy oczywiście sobie wymagać, ale to nie jest jakby dla wprawnych administratorów, tak jak na to, prawda, do zabawy. Można tutaj wiele rzeczy spieprzyć, tak? Przy okazji tego. Prawda jest taka, że jeżeli mamy backup i coś nam się zwali, to zawsze możemy, że tak powiem, przywrócić to w bardzo szybki sposób. No i oczywiście postawić maszynę niż szybko. Jak nie działa, to mógłby trafić backup przyjmować. No jak cały WW nie działa? Ale w katalogu backup. W katalogu backup, tak. Okej. Jeszcze jakieś pytania? No właśnie, jak to jest pan backup? Że co, że jak backup internetu zrobię? Pan nie ta, powiedzmy, maszynka, a nie wiem, panel tam, ten aparat, czy tam ten iPad, które to jest po swojemu miejscu. Tak. Jak to, co się wyłączy, aparat backup trzeba być dobrze, jest to, masz możesz podejść, czy musisz podejść w liście do maszyny, no nie i tam nie ma obrazu, jak nie, masz opcję stare, możesz po prostu albo segmentowo to zrobić, czyli możesz sobie zrobić dany segment, tak, czyli to, co chcesz, jedynie WW na przykład, tak? Nie, ja bym chciał, żeby działało, jak co zrobię, WW, serwer, co tam, chciałbym, żeby mi się pojawiło okienko do logowania. Ale pochodzę do komputera, to robi, ale pokażę, że nie, już nie działa, nie? Więc chciałbym wiedzieć, jak wygląda procedura testowa takiego, że muszę podejść sobie wyłącznie do maszyny, tam zrobię wyłączyć z jajka, wybrać, znaczy, nie, wyłączyć się, włączyć, może zadziała. Czy ja, czy mogę się wbić, jak to nie wiem, po SSH, albo nie wiem, bo...
magicznym jakimś tam. Znaczy, możesz się wbić po SSH jak najbardziej, tak? I w ETC masz coś takiego właśnie jak Zendial, który jest na przykład Zendial DHCP, Zendial module, tak? I możesz je przetestować, tak? Jedynie tyle, bo oczywiście możesz w tych modułach grzebać, a... Bardziej przez to, niż przez to, bo mówię, no, moduły po SSH możesz przeładowywać, tak? Jak najbardziej. Z tym, że no, jest taka opcja, tylko apeluję się, że jeżeli coś nie będzie działało w skryptach, to niestety i tak tego nie uchwalisz, ale ci może pokazać dużo, że na przykład się uruchomił. I tak wiele razy bywało, tak? Że on ci pokazał, że jest okej, tak? Okej, a na przykład moduł się włączył i wyłączył za chwilę. Co? Apacz to jest twój Apacz, jakby podłączony pod serwer Windowsa. To jest proszę ciebie, to jest wszystko na PHP i Perlu tak naprawdę osadzone, tak? Więc większość rzeczy jest na tym skryptami Perla, a PHP jakby to obsługuje, tak? Co dziwne jest, że tak powiem, w tej wersji SBS-a zalecana jest przeglądarka Mozilla, a przecież no, na samach też chodzi, ale... No tak, no bo i jest to... Z takich ciekawostek to, że tak powiem, jeżeli chciałem po prostu po Linksie się wybić na przykład, strzela, tak, no to już nie mogę. Niestety nie było już obrazu. Nie było okna do lodowania, nie mogłeś po prostu się wbić, tak? Pisał w tym momencie, że niestety wymagane jest na przykład Firefox. Dziękuję bardzo. Minimalne wymagania pokazałem na początku. Rozwiązanie, czy to jest nakłada na system. To rozwiązanie jest w formie, że tak powiem, ISO do ściągnięcia. Musimy sobie albo wypalić, albo zrobić sobie... Było. Tu nie masz wymagania, tak? Nie, bardzo musiałem wyciągnąć, że nasi serwery właśnie dokładnie tak. To są takie wymagania, które rzeczywiście są jakby minimalne, tak? Nie powiem szczerze, że dość długi czas jest jakby dostępu do samych jakby akcesów, tak? Czyli chcesz na przykład coś wyłączyć, włączy się i tak dalej, to niestety czekasz, zanim ci się to przeładuje, zanim ci się to zrobi i tak dalej. Z jednej strony, że pewnie jest to zabezpieczenie chyba dla takich laików i mandarinów, którzy tam chcą zbyt dużo grzebać w tym wszystkim. Ja się wcale nie dziwię, że na taki pomysł po prostu ktoś wpadł. Po drugie, jakby to ma stać, po prostu pracować i swoje robić. Nic więcej, tak? Tak. I dlatego chyba jakby może po prostu, tak? Ja mam pytanie odnośnie modułów. Moduły tylko dostarczone oficjalnie przez producenta, czy jakieś są do ściągnięcia z, na przykład od firm trzecich albo z community? To znaczy tak, moduły są, że tak powiem, od producenta w większości, ale oczywiście w projekcie Zenda tak samo, że tak powiem, już w tej chwili są dodatkowe, z których robione po prostu jakby moduły. I tam są moduły na przykład do statystyki, a stawia się na tym serwerki statystyczne, stawia się na tym serwerki, które, czyli dedykowane serwery. I tak naprawdę coraz więcej jest jakby tego typu rozwiązań, tak? Czyli właśnie takich rozwiązań biznesowych. Tak? A jako serwer terminali może to pracować? Tak, najbardziej. Może pracować jako serwer terminali i obsługiwać te terminale, ma taką funkcję. Poza tym ma jeszcze inne funkcje, na przykład ma taką funkcję jak centrum zabezpieczeń certyfikacji do VPN-a, tak? Czyli robimy sobie certyfikat dla wiecznego usera, generujemy go, on nam, że tak powiem, wypluwa już w całości pod Windowsa lub pod Maca lub pod Linuxa,
ten certyfikat. To znaczy, daję różne kolory, wysyłam go po FTP-ie na przykład do siebie na terminal, tak? I wysyłam do gościa, tego chcę przesłać, tak? Dostał. I w tym momencie mam tak ustawione VPN, że po prostu pod domem, jeżeli zaakceptuję po prostu tego gościa, to się łączy po prostu bezpośrednio do tego serwerka. Jeszcze odnośnie kopii zapasowych, bo tam wspomniałeś, że wybrane katalogi można robić, a można zrobić zrzut całej partycji na przykład jako kopię? Tak. To znaczy w całej partycji? Tak. W całej partycji, to znaczy ja powiem tak. Nie wybranych katalogów, tylko na przykład cały dysk w obrazie chcę zamknąć jako backup. Na przykład DDR. To powiem inaczej, pytanie po co, tak? Pytanie po co? A tam to się tego nie robi, dlatego że... No nie wiem, do szybkiego przywrócenia, tak jak są VHD dyski dostępne. Zresztą możesz główny katalog cały wziąć, tak? Możesz wziąć cały główny katalog i sobie zbekować w tym momencie wszystko, tak? Ja ci pięć. No piszę sobie, po co? Zostanie do domu widać, gdzie jest jedna wypisa, a dzisiejszy placówek, bo działa w rozproszonej. Tak, wirtualizacja dysku do serwerku. Czyli to, że dostałem serwer, że tak powiem, tak jak się są jakby projektu Unii Europejskiej. To też jest VHD pod mobil. Są to VHD systemy. Ale to teraz, kurde. No tak to mniej więcej wygląda, tak? Kredka to skończyła. Jeżeli po prostu nie chcecie mieć do czynienia w tym momencie z poprawkami na jakimś na serwerze, tak powiedzmy z czymś tam, tak? Zostawić to klientowi, niech on się o to martwi, tak? Instalujcie się coś takiego, a zostawisz mu hasło, prawda? Niech się o to martwi, sam będzie administratorem tych wszystkich. Zostawcie go samym sobie, tak? No okej, ale dobra, ale na tym zarabiałem tak samo, tak? Że jest okej. Poza tym takie chodzi o cały się sklepu, tak naprawdę na stronę, że tak trzeba. Jeżeli widzimy, to przykładowo, jeżeli chodzi o THCP-a, jeżeli jakieś zmiany zrobić, to tutaj nie zrobimy żadnych zmian. Chociaż widzimy kod, to jest w podejrzeniu. On nam pisze ten kod. Dokładnie, tak. Tam są jakby, tam jest katalog, w którym są jakby odpowiedniki tego zmiana, które przeładowują poszczególne moduły, tak. Moduły naszego Linuxa, czyli THCP, Apache i tak dalej. I pod tym kątem, że tak powiem, to jest... Pod tym kątem to jest akurat, że tak powiem, no niestety, ale niewygodne. Co jeszcze można powiedzieć? Po każdej zmianie pokazuje nam się taki tam czerwony zapisz, tak? I on, że tak powiem, zapisuje to wszystko i przeładowuje cały system, tak? Wszystkie moduły musi za każdym razem, jeżeli chcemy tylko jeden moduł na zrobić, tak? To niestety on wszystkie moduły musi przeładować, tak? Tak, bo on musi przeładować wszystko, tak? On musi przeładować wszystkie, wszystko włącznie z naszymi, tak powiem, Dzisiaj coś robią, coś jest jakiś tam, coś działa, to tak, a są. Tak, to jest.
Może być, tak jak mówię,
wiem, cokolwiek certyfikacji, wykonujemy bazy danych, tak? Bazy danych na MySQL, na Postgresie, na Oracle, żeby mogło podpiąć, tak? Tutaj jest naprawdę bardzo duża dowolność tego wszystkiego. Przede wszystkim, tak jak mówię, no, jest po prostu, to jest cały CPR, który jest oparty o praktycznie PHP, jest webowym CPR, tak? Czyli wszystko, co robimy, to musimy niestety robić przez strony webowe, no, to jest tylko ustawienie firewall, tak? Tak to wygląda. I tu mamy tą konfigurację regu. Jak widać, obrazki nam pokazują, co możemy tam zrobić. Dalsze ustawienia, ustawienia bardziej, że tak powiem, zaawansowane. I to sobie po prostu wpisujemy, tak? W kolejnych tabelach odpowiednie parametry, zakres portu, co chcemy rozfiltrować. Jakieś pytanie pierwsze odnośnie? Bo powiedziałeś, że tak. Zbierałem jakieś dane, żeby tak. Tworzyć statystyki. Tak. I dane na przykład to się loguje? Potem powstaje cała dystrybucja? To znaczy nie, bo po prostu na tych serwerach tutaj możesz fajnie robić w tej chwili, że tak to wyświetlać patcha dane są na przykład ze statystyki, tak? Masz po prostu tam statystyczne w statystyce, tak? Które były zebrane tam przez moduł proxy na przykład jakieś tam inwestycje. I on w sposób, że tak powiem, w tym momencie statystyczny już obrazowo na tych serwerkach, tak? Czyli on ma po prostu usługi jednego do prezentacji dalej, tak? Czyli jak to wygląda, bo czyli jest jakiś serwer, tak, który jakiś zbiera informacje, tam gromadzi je na przykład w bazie danych, tak? Jest jakaś usługa, która potrafi to w jakiś sposób zaprezentować, tak? Dokładnie. To jest jakiś przeglądarka do przeglądania tych prezentacji, ale w czasie rzeczywistym, tak? Chodzi o to, że po prostu nie są zbierane dane. Na tym momencie ona wyświetla w czasie rzeczywistym te dane. Właśnie za pomocą synchronizacji tych serwerów, tak? I danych bazodanowych. Na przykład jakieś gotowania tego dodało, nie? Przykładowo, tak. Do pierwszego restartu? Do pierwszego restartu. Oni po prostu muszą mieć jakieś tam obejście i tak dalej i robią. My akurat ten serwer nie jest akurat bezpośrednio zrobiony do tego, bo mamy osobny serwer aplikacji, na którym jest projekt na ziemi. On jest na Windowsie postawiony. Później mamy tutaj na Windowsie postawiony następny serwer, to jest serwer Postgresu, bazowany. Te serwery się uzupełniają, tak, serwer aplikacji z serwerem bazowanowym. I ten SBS służy jako jakby centrum certyfikacji i udostępniania dla tak naprawdę nauczycieli, którzy chcą wchodzić na przykład do szkoły, żeby po prostu robić sobie po prostu na przykład pracę w domu, tak? Na tej zasadzie. I on jest takim firewallem, zarazem routerem w szkole. Do tego przynajmniej służy w tych placówkach oświatowych, których są do tego projektu. Oczywiście no, jest to zabezpieczone na tyle, że generalnie bez powiedzmy laik nie wejdzie, tak? Jest to nic, tak? Ty może jak ktoś żeby tam coś zrobić. Laik nie, ale nasz muszę. A mieliście próby włamów? Czy próby włamów mieliśmy?
ze strony uczniów. Zawsze się zdarzają, że tak powiem, jakieś tam próby włamów są, że tak powiem, w robocie. Jest polityka bezpieczeństwa, która mówi o tym, że co 100 lat, 80 dni muszą być, że tak powiem, zmieniane hasła na przykład nauczycieli. I tak samo, że powiem, personelu. To jest jakby tam robione, tak? Znaczy, co półtora miesiąca mają nauczyciele, co 180 dni, na przykład 180 dni jest na przykład na wina, tak? Co 30 dni z resetuj kancel. Jeszcze jakieś pytania? Myślisz serwerka? Ma to radnica? Ma to radnica. Ma to radnica i tak naprawdę można łączyć również, możesz postawić serwer na radnica i łączyć te pewne serwery radnicowe tak samo na tym. I dajesz serwer. Tak. Myślę, że dziękuję.